Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, bardzo interesująca partia przed nami, gdyż białym kolorem gra niejaki Sumter kontra King, Australia 1965. Niezwykła partia, z tego względu, że na szachownicy, moi drodzy, w pewnym momencie było aż 7. Hetmanów, co jest bardzo rzadkim widokiem, przyznam się szczerze, nie pamiętam, znaczy nie znałem tej partii wcześniej, dlatego chętnie ją przeanalizuję dla Was. No i zapraszam serdecznie do analizy, moi drodzy. Białe rozpoczęły ruchem E4. Czarne rozpoczęły ruchem C5, troszeczkę też muszę przyznać, że nie wiem kim byli ci zawodnicy, dlatego też nie ma ich zdjęć, nie ma ich rankingów, no ale ruchy są niezwykle ciekawe, partia nieco groteskowa bym powiedział, ale no powiem szczerze dosyć, dosyć fajna. Skoczek na F3. Skoczek na C6, obrona sycylijska moi drodzy. D4 gramy normalnie do centrum. Tutaj bicie, nastąpiło i bicie. Posunięcie E6, wariant tajmanowa nam się tutaj szykuje. I tradycyjnie skoczek na C3. Figury w ten sposób należy wyprowadzić. Tutaj czarne grają Hetman C7. Kto gra obronę sycylijską, wariant Tajmanowa, ten wie, że Hetman C7 jest ruchem naturalnym, nie można za bardzo, to znaczy można zagrać skoczkiem na B5, ale to nic kompletnie białym nie daje, gdyż Hetman idzie na B8, potem są opcje zagrania A6 z tempem, wygonienie tego skoczka, tam są też takie ciekawe warianty jak goniec E3. No ale, żeby tym, go, tym, tym gońcem Wejść na B6 Poświęcić figurę na B5 e, Potem się gra tutaj, ale tam są e, Dosyć, e, uważam ten wariant Jest dla czarnych po prostu lepszy Chociaż nie będę wnikał go, bo to jest nieistotne Moi drodzy w tym momencie po, e, Wróćmy tutaj do tej partii, goniec zagrał na E2 No i A6, to tradycyjnie Nie puszczamy teraz tej figury Planujemy też zagrać B5 oczywiście roszada, moi drodzy I B5 ze strony czarnych e, 1965 to był rok w którym no, komputery raczkowały jeszcze, więc na pewno tutaj panowie nie posługiwali się programami. No ta partia musiała po prostu istnieć. Potem możecie stwierdzić po ruchach, o co w ogóle chodzi? Uśmiałem się, moi drodzy. Przejdźmy dalej. Król H1. No dobra, po co to posunięcie? No partia jak partia, ale pewne ruchy tutaj mają sens i logikę. Król H1 gra się po to, żeby spróbować zagrać F4. I po takim biciu na D4, Hetman bije na D4, nie, by, na D4 nie było gońca na c żeby nie było związania na króla, który by stał na G1. Dlatego też asekuracyjnie białe tym królem uciekają. Skoczek zagrywa sobie na F6 i F4. Moi drodzy, powoli zaczyna się jazda. E, niby normalnie tu jest wszystko w porządku. To jest teoretyczna pozycja. E, tutaj się nic nie dzieje. Jest równiusieńko, jeśli chodzi o ocenę pozycji według silnika. A trzeba mu zaufać. No ale jest zagrane B4. No dobra. Zobaczcie, jeżeli tym skoczkiem byśmy odeszli na przykład na A4, e, no to tutaj... Możemy stracić pionka i jest niefajnie. Tak po prostu. Więc jak należy odpowiedzieć białymi? No, myślę, że E5 z kontr Grow od razu. No i teraz w drugą stronę. Jeżeli skoczek by odszedł, powiedzmy na G8. No, to ten skoczek ma fajną placówkę tutaj na E4 i stoi wyśmienicie. No a widzimy, że też zagranie skoczkiem na D5 kompletnie pozbawione jest sensu, z tego względu, że po prostu wybijamy, wybicie pionkiem. No i wyobraźcie sobie te pionki w centrum zdwojone na D7 i na D5. Tragedia. Białymi naturalnie wyprowadzamy potem figurę, i wszystko pięknie gra. Moi drodzy, poszło bicie na C3. No i trzeba odbić na f 6 rzecz jasna. No właśnie. Po skoczkach już w debiucie. No i jak grać dalej? Tutaj Pionek wybił na B2. Hmm, ciekawe zagranie. Od razu powiem, moi drodzy, że przewagę tutaj białe mogłyby mieć, chociaż nadal mają, mimo wszystko w, tej, w tym ferworze wymian, po wybiciu na B2. Po tym ruchu na przykład, tak w partii nie poszło, ale co by było, gdyby tradycyjnie e, tutaj jakby Pionek wybił na przykład na F6? No oczywiście e, można wybić też na D4, e, goniec na D4 i w zasadzie trzeba grać G6. Ten pionek bardzo przeszkadza. Pozycja białych byłaby po prostu lepsza. No ale po wybiciu takim, powiedzmy, żeby pozbyć się tego wrzodu na wiecie gdzie, no to tutaj wtedy, tutaj wtedy, tutaj trzeba wybić na C6. Po wybiciu pionkiem, no nie można hetmanem, moi drodzy, bo mamy goniec na F3 i tam ginie wieża. Więc należy pionkiem. Widzimy już piony szczerbate. Wprawdzie u białego jest to samo. Za dużo cukru, moi drodzy. Tutaj bicie na F6 by mogło nastąpić i wieża na G8. No dobra, i teraz na przykład goniec E5 Z bardzo dużą przewagą białych Z tego względu, że król jest bezpieczny Ten król jest w centrum I tak naprawdę te gońce są nieco lepsze No nieco o niebo lepsze Niż gońce, które jeszcze się nie poruszyły w partii To oczywiście jakiś hetman D8 wchodzi w grę No ale nie wymieniamy hetmanów Tam gramy goniec H5 I uderzamy w słabe punkty przeciwnika Idziemy posunięciem F5 do przodu Tam się robi już tragedia pozycyjna Moi drodzy, tak nie poszło No jak się pewnie już domyślało Myślicie? Białe zbiły na G7. Hmm. No właśnie. E, tutaj, e, no właśnie, czarne tutaj mogły wybić na G7. Goniec by wybił na B2. Pozycja jest nadal równa. Byłaby nadal równa. Hmm. No właśnie, no właśnie. No moi drodzy, wiemy już o co chodzi. Tutaj e, czarne wybijają, e, dorabiając hetmana, białe wybijają, dorabiając hetmana. No, cztery hetmany na szachownicy mamy, no ale to trochę mało, nie? I sprawdźmy, co by było dalej. E, w partii nastąpiło bicie na A2, ale, ale, ale. E, w Tutaj mogłyby czarne zagrać inaczej, lepiej, oczywiście wymieniając hetmany. Jeżeli tutaj hetman by wybił na d4, no to wybić należy skoczek wybija, hetman wybija. To są ruchy forsowne, więc tu nawet nie ma co ich analizować. No i ta pozycja jest około równości, no ale czarne mogłyby zagrać tak. Ja, ja wiem, że komputer tutaj liczy daleko, więc sobie pozwala na takie bicia na c2, no ale ja bym na przykład czarnymi takiego ruchu raczej nie wykonał, z tego względu, że bałbym się sporej inicjatywy białych. I tutaj pogoniec f3. Yeah. <laughs> Wieża B8, można uderzyć mocno F5. To jest też takie standardowe zagranie, aby rozwalić przede wszystkim ten łańcuch pionów. Tutaj u czarnego. W sycylijskiej białymi F5 jest myślę, że spotykane dosyć często. Na przykład po wybiciu Hetmanem na F5, można by zagrać Hetmanem na D1. Wydaje się to dziwnym posunięciem, gdyż Hetman wraca do swojego obozu, ale w bardzo konkretnym celu. Broni wieży i grożą niebezpieczne zagrania typu. No nie wiem, Hetman. Warrior, nie Hetman, przecież goniec na H5. Z obroną wieży, i tutaj atakujemy Hetmana, atakujemy punkt F7, e, dobierając się powoli do króla czarnego. No cóż, ta pozycja. Teoretycznie e, komputer ocenia to jako e, minimalnie dla czarnych lepszą, ze względu pewnie na e, większą ilość pionków. Ale ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Tu się bardzo czarnymi, bardzo ciężko by się tu grało czarnymi. Niezwykle trudno, tak, e, tak uważam. Moi drodzy, no w partii poszło inaczej. W partii poszło bicie, tak jak już wspomniałem. No i Hetman wybił na H7. Okazuje się, że tutaj też e, niezłym zagraniem e, byłoby zagranie na przykład e, Hetmanem. E, przepraszam, znowu, Mówię Hetmanem, gońcem na H5. I po gońcu na H5, powiedzmy po zegraniu D6, żeby bronić tutaj na F7, wspomóc troszeczkę, zagralibyśmy na przykład F5. Ja tak oczywiście nie wnikam, wszystkie mocne posunięcia, tylko takie główne zagrożenia i po na przykład ruchu E5. Moi drodzy, tutaj goniec H6 i można się czarnymi poddawać, bo niestandardowo stoi Hetman, i ten goniec od razu z Hetmanem działają bardzo mocno. Widzimy, że Hetman nie może bronić, bo tu skoczek też wisi, więc jest. No, pozamiatane moi drodzy. Byłoby pozamiatane, bo tak nie poszło. Hetman zbił teraz pionka. Muszę przyznać, że w tej partii ocena silnika wahała się naprawdę. Od zera do plus 7, e, od zera do plus 20 e, momentami. E, Pewnie z tego względu, że jest strasznie dużo hetmanów, znaczy no teraz jeszcze nie jest strasznie, za chwilę, poczekajcie, co będzie dalej. No i pewnie silnik wariował, znaczy nie wariował, ale oceniał. Przy hetmanach bardzo ciężko, według mnie, się liczy warianty. W tym momencie po hetman H7 nastąpiło A5. No dobra, moi drodzy, no to H4. I co tutaj w ogóle się dzieje? A4. Ja pomijam właśnie teraz fakt, że na przykład Skoczek B5. Skoczek wchodzi na B5, tam na D6 atakujemy. To są też dobre ruchy, które tutaj dają białym ogromne, ogromną przewagę, ale to chyba. Nie o to dokładnie w tym momencie chodzi, moi drodzy, tylko o rzadkość tej, tej partii. Po H5, po H5 nastąpiło A3 i H6. Panowie tutaj jadą tymi pionami ostro. Hetman B1, no i hetman na G8, moi drodzy. A2, H, H7, jak już pewnie wiecie, nastąpiło dorobienie hetmana, nastąpiło dorobienie hetmana. Sześć hetmanów na szechownicy. W ogóle o co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi, moi drodzy? Grozi mat. Trzeba bronić, no więc hetman zagrywa na b4. Okej, okay. po hetman b4 tutaj białe zagrały gońcem na e3, broniąc skoczka słusznie. Zauważcie, ile razy to jest atakowane. No trzy razy, ale tutaj też jest w tym momencie trzy razy bronione, o dziwo. Niezwykle rzadka sytuacja. No tutaj wymiana jak najbardziej mogłaby, mogłaby zaistnieć, ale pozycja białych jest zdecydowanie lepsza. Co ciekawe, w tym momencie można byłoby też cały, cały czas grać goniec H5, bardzo niebezpieczny ruch z bardzo konkretnymi groźbami. No tak nie poszło, wróćmy do partii. Tutaj poszło na E3, zagranie gońcem. Skoczek wybił na D4. No i moi drodzy, w tym momencie Hetman, przepraszam, goniec, nie Hetman. Co ja z tymi gońcami? Gońce muszą awansować na Hetmana. Bicie na D4 i Hetman zagrał na A3. No. Widzimy tutaj e, mocna obrona na F8. E, rzadki widok. Moi drodzy, teraz mam zadanie dla Was. Można sobie zatrzymać film. E, I białe zaczynają i dają mata w trzech posunięciach. Czas start, moi drodzy. Jasne, e, film zatrzymany. Ja już pokazuję rozwiązanie, moi drodzy. Mianowicie bardzo ładne poświęcenie na F7. No bardzo ładne poświęcenie jednego Hetmana. Jeżeli król by wybił, goniec daje szachana H5, proste zagrania, król E7, i okazuje się, że goniec F6 daje mata. Gdyż tu się otwiera też e, obrona punktu d6, król e, na no mat, nie ma nic tutaj, e, nie ma co dyskutować. No cóż, białe tego nie zauważyły. E, może też dlatego, że pozycja jest bardzo nietypowa i bardzo, e, no bardzo nietypowa. No cóż więcej mogę dodać? Goniec zagrał po prostu na h5. Hmm. Tutaj czarne zagrały d5. Pewnie z obroną na F7, z tym, z tym celem. No myślę, że przy trzech hetmanach białych i czarnych łatwiej gra się według mnie tej stronie, która atakuje. Ja muszę przyznać, no. Bardzo jestem zaskoczony tą partią. Dzięki serdeczne, że daliście znać w komentarzu, że istnieje taka partia. Jeżeli będzie istniała partia z ośmioma hetmanami lub równie ciekawa z dużą ilością hetmanów, bardzo proszę o komentarz. Moi drodzy tutaj białe atakują. F5. No cóż, goniec zagrał na A6. Tak mocno tu też nie wnikam, bo ciężko mi powiedzieć, jak nawet się bronić tutaj czarnymi. Białe robią swoje. O dziwo, król jest bezpieczny, nie ma go jak zaatakować. A Hetmany tam mocno na, na, napierają na F8 i na F7, oczywiście. Po tym posunięciu nastąpiło bicie na f na E6. I długa roszada moi drodzy W 25 ruchu przez czarne Kolejny niezwykły widok Tak późno roszada Chociaż roszada późno wykonana Zdarza się trochę częściej niż 6 hetmanów Na szachownicy Moi drodzy w tym momencie wieża zbiła na F7 Ciężkie figury mocno wkraczają w obóz Przeciwnika i hetman zagrał um, z C7 na A5. No, zobaczcie, te hetmany dziwnie wyglądają, bardzo dziwnie, daleko od szachownicy, że, ze środka, że tak powiem. E, no cóż, a okazuje się, że e, komputer tutaj po takim posunięciu pokazuje. E, no w zasadzie total, no, może nie totalne wyrównanie, ale już wyrównanie ogromne Ogromne, może ja na liczbach to y, pokażę Jeżeli Hetman zagrywa na A5, komputer pokazuje plus, moi drodzy, około 8, 8,5 W tym momencie po kilku sekundach myślenia dla, dla białych A potem po tym posunięciu już jest 0,8 około Czyli e, widać, że wyrównanie ogromne No po prostu bronimy no, Po tym posunięciu nastąpiło C3. Ja się śmieję, przepraszam najmocniej, no ale to wygląda po prostu komicznie. No. Partia, no nie wiem, jakby y, grały sześciolatki tę partię i sobie tam podrabiały Hetmany, a takie rzeczy też widziałem. Hetman zagrał na D6, moi drodzy, i goniec na G4. No z prostym planem: chcemy dać szacha i wymienić tutaj materiał. Wie, że zagrała na E8. No i poszło E7. No muszę powiedzieć, że tutaj czarne grały oczywiście bardzo źle. No cóż zrobić. Ich wybór. Król B8 nastąpiło. Moi drodzy i pionek zbił na F8. Kolejny hetman na szachownicy. 7. 7 hetmanów na szachownicy. W tym momencie czarne poddały partię. Ale ja oczywiście pokażę dlaczego poddały partię. Gdyż nawet tutaj silnik pokazuje mata w sześciu ruchach. Już go widzi. No i teraz tak. Na przykład jak wieża zbija tego hetman. Może ja tutaj też ładnie odznaczę tym obrazkiem, moi drodzy. 7 Hetmanów na szechownicy, coś nieprawdopodobnego. Jeżeli wieża zbija na f8, no to wieża zbija na f8. I po królce 7 poszukajcie wygranej dla a, białych. Myślę, że większość osób znalazła. Główną też rolę odgrywają te gońce, które po przekątnych bardzo fajnie atakują. Wieża zagrywa na c8. No, i tutaj po e, biciu na C8 jest mat na C8 Hetmanem. Jeżeli król B7, wieża C7, moi drodzy. Bardzo ciekawy ruch, poświęcenie wieży. Żadnym Hetmanem nie można zbić, bo jest mat na A8. A więc król musi odbić, i jest poświęcenie Hetmana. Mogłoby być: goniec zbija, Hetman zbija z matem. Myślę, że bardzo interesująca, nieco groteskowa partia, ale y, bardzo ciekawa. Też czegoś tam się zawsze można, moi drodzy, nauczyć. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.